Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku podsumowanie ubiegłego miesiąca, czyli wrap up września. Udało mi się przeczytać 4 książki. Jest to może albo tylko, albo aż. Dlatego, bo do połowy września przebywałam w Holandii. Tam pracowałam, zbierałam gruszki, jest nawet vlog z tamtego miejsca. Dlatego tych książek jest taka, a nie inna liczba. W tym odcinku usłyszycie opinię o 3 książkach z tych 4. Dlatego, bo jedna z książek była czytana przeze mnie do kolejnego odcinka serii Ja czy Wasze życiowe książki. A tego odcinka jeszcze na kanale nie ma, więc nie chcę Wam tutaj zdradzać, o jaką książkę chodziło. Zapraszam do oglądania. Czwarta małpa, którą tutaj Wam pokazuję, rozpoczyna się w momencie, kiedy pod kołami autobusu ginie pieszy. Okazuje się, że jest to prawdopodobnie zabójca czwartej małpy, czyli morderca, który jest poszukiwany przez policję od 5 lat. Nikt nie wie, jak on wygląda, jak on się nazywa, jedynie wiadomo, jak on działa. On wyszukuje takie ofiary, które mają związek z ludźmi, którzy nie do końca działają zgodnie z prawem. Dlatego ten morderca wybiera najbliższe osoby tych osób, przetrzymuje je, wycina ucho, odcina ucho, wydłubuje oczy i język i te 3 części ciała wysyła do tych osób w oddzielnych pudełeczkach. Fajnie zapakowane, białe pudełeczko, zawiązane czarnym sznureczkiem. I przy zwłokach tego mężczyzny, który zginął pod kołami autobusu, znaleziono właśnie takie pudełeczko z fragmentem ludzkiego ucha. Więc policja myśli, że jest to nasz zabójca czwartej małpy, czyli 4MK. Powiem szczerze, że ja bardzo jakby obawiałam się tej książki, bo ona zbiera bardzo dobre opinie, a ja mam tak, że jak komuś się coś podoba, to mi niekoniecznie ta książka może musi przypaść do gustu, tak? Ale tutaj było zupełnie inaczej, bardzo mi się to podobało. Jest to bardzo wciągający thriller, bardzo zaskakujący. Mamy tutaj wprowadzenie elementu pamiętnika naszego mordercy. Dzięki temu my mogliśmy wejść w jego umysł i jakby spróbować domyślić się, dlaczego on działa w ten sposób, a nie inny. Dlaczego, co nim kierowało, kiedy on po prostu kaleczył ofiary i później je zabijał. I wymierzał tym sposobem sprawiedliwość w taki, a nie inny sposób. I fajne jest to, że mamy tutaj głównego bohatera, detektywa Sama Portera, który nie jest idealizowany. On ma troszkę nadwagi, ma ponad 50 lat, boryka się z takimi życiowymi problemami i nie ma czegoś takiego, że on nagle pojawia się w odpowiednim miejscu i czasie. Także to było bardzo dobre, jak dla mnie. Mamy tutaj podział akcji na detektywów, na ofiary i mordercę, czyli tempo akcji przyspiesza, żeby w pewnym momencie zwolnić i poznać odczucia naszej ofiary, jakby wejść później w umysł mordercy, także to było dla mnie naprawdę super. Tak samo poczucie humoru, które tutaj mamy, nie jest naciągane, nie jest takie drętwe, nie jest takie sztywne i dzięki temu mogliśmy jakby odpocząć na chwileczkę od tej zagadki kryminalnej, która była rewelacyjna. Dobrze się przy tej książce bawiłam. Momentami te sytuacje opisywane w tej książce były dziwne, przerażające, takie niesmaczne i obrzydliwe, ale summa summarum ta książka jest dla mnie bardzo dobra. Dałam tej książce 5 gwiazdek na 5. Bardzo Wam tę książkę polecam i na pewno sięgnę po 2 tom i 3, który ma wyjść w październiku. Chyba 6 dziecko, tak mi się wydaje. No cóż mogę więcej powiedzieć? Jestem zachwycona i cieszę się, że w końcu po 4 małpę sięgnęłam. Zamknij drzwi. Rachel Abbott opowiada historię Jo Palmer, która jest aktorką i która ma ukochanego partnera i uroczą 7-letnią córeczkę Millie. Pewnego dnia jej życie zostaje zrujnowane, dlatego bo pierwotnie jej mężczyzna zostanie aresztowany, a jej córeczka zabrana przez opiekę społeczną. Później okazuje się, że wcale tak nie jest i ta dwójka zostaje po prostu porwana. Na początku mamy tutaj narrację pierwszoosobową. Ja tej narracji, szczerze mówiąc, nie lubię, bo nie mogę jakby wgryźć się wtedy w historię. I jakoś wolę przeżywać to wszystko z perspektywy narracji trzecioosobowej. No nie wiem, tak mam i należę do tej grupy osób, która woli narrację trzecioosobową. I poznajemy na początku przez te pierwsze strony życie Jo, życie Millie i życie Jo z Ashem. Przez te pierwsze strony ja byłam bardzo zdezorientowana, przez pierwsze 60-70 stron. Ja nie wiedziałam, po co jest to wszystko, co z czego wynika. Naprawdę ja byłam totalnie zdezorientowana, nie podobało mi się to.
I ja nie dawałam tej książce większych szans, ale się myliłam i cieszę się, że jakoś wbiłam się w tą książkę, że wkręciłam się, że nie odłożyłam, bo naprawdę ta książka summa summarum jest dobrą książką. Kiedy nasza Jo po porwaniu tej dwójki kontaktuje się z policją, wchodzi narracja trzecioosobowa i mamy tutaj właśnie takie przeplatanki pierwszej osoby, a trzeciej osoby. Dla mnie to nie było dobre. Mogliśmy chociaż mieć tutaj pod tymi numerowanymi tymi rozdziałami jakoś tak adnotacje z czyjej perspektywy to wszystko jest opisywane, bo można było się pogubić, ale jeśli już się wejdzie w tą historię, to naprawdę nie ma tu jakiegoś większego znaczenia, taka dla mnie taka kosmetyka bardziej. I ogólnie tę książkę można opisać w czterech słowach. Intryga, brak zaufania, kłamstwa i zaskoczenie. Tak było przez całą książkę. Były tutaj totalne momenty zaskoczenia, że ja sama byłam w szoku, że autorka tak fajnie tą historię poprowadziła. I fajne dla mnie jest to, że ten czarny charakter, czyli osoba, która za tym wszystkim stoi, nie wzięła się z kosmosu. I my, owszem, mogliśmy się może domyślać, kto jest tą osobą, ale i tak przy rozwikłaniu tej intrygi kryminalnej my czujemy zaskoczenie. Ja osobiście czułam i rzadko się to zdarza, bo ja nie lubię takich zakończeń, że morderca czy po prostu czarny charakter wziął się naprawdę totalnie znikąd. Więc tutaj ogromny plus dla autorki, że tak fajnie to wszystko poprowadziła. Intryga kryminalna jest bardzo ciekawa. Tutaj wszystko opiera się tak naprawdę na aktorstwie i na wchodzeniu w rolę. Bohaterów mamy bardzo wyrazistych. Nasza główna bohaterka może nas irytować, ale summa summarum to, co w jej życiu się wydarzyło, czyli porwano jej dziecko, więc jej działania są ukierunkowane tym porwaniem, to naprawdę ta kobieta jest bardzo bystra, bardzo mądra i trzymałam za nią kciuki w niektórych sytuacjach. Daję tej książce 4 gwiazdki na 5 i po prostu polecam. Ja wiem, że dzisiaj jest 2 październik, więc nie powinnam zaliczać horyzontu do przeczytanych książek we wrześniu, ale ja muszę o tej książce Wam powiedzieć jak najszybciej, więc ja nie chcę czekać do wrap-upu, który puszczę dopiero w listopadzie. Ale ja szybko muszę to powiedzieć, bo po prostu jestem tak rozemocjonowana tą książką, że ja na gotowo muszę Wam o niej opowiedzieć. Mamy tutaj dwoje ludzi. Mańka i Zuzę. Maniek to mężczyzna, który ma 36 lat, powrócił z misji z Afganistanu do Polski i on nie może znaleźć sobie tego miejsca, tego swojego miejsca. On uważa, że nikt go nie rozumie, że nikt nie zrozumie tego jego świata, w którym on przez te 10 lat przebywał. Mamy po drugiej stronie Zuzę, sąsiadkę Mańka, która ma 24 lata, żyje na własny rachunek. Ona straciła swoją mamę i jej babcia, która ma demencję, zapomina, jakby myśli, że Zuza jest jej córką, czyli matką Zuzy i babcia odkrywa przed nią rodzinną tajemnicę. Mańka i Zuzę nie łączy z pozoru nic, jedynie to, że są sąsiadami i to, że słuchają bułgarskiego rapu. Ale później ich drogi zaczynają się łączyć. I ja jestem zakochana w tej historii. Cieszę się, że w końcu sięgnęłam po horyzont. Mamy tutaj człowieka rozwalonego emocjonalnie. Człowieka, który powrócił z tego Afganistanu i tam działy się takie rzeczy, że o tych rzeczach po prostu trzeba tutaj przeczytać w tej książce. Super jest to, że mamy tą teraźniejszość, mamy tą przeszłość, mamy te historie wzajemnie się przeplatające. I kocham to, w jaki sposób Małecki opowiada te historie. One są proste, uwierzcie mi, to są proste historie, ale są proste i jednocześnie niezwykłe. I ten styl jest dla mnie majstersztykiem. Jeszcze żaden autor nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak zrobił to Jakub Małecki. On bierze na warsztat dwoje ludzi, którzy mogliby być, nie wiem, ludźmi z ulicy. I on tworzy z nich po prostu ludzi, którzy mają te swoje historie do opowiedzenia. I my te historie chłoniemy, my przeżywamy, my chcemy więcej, my po prostu wzruszamy się, my jesteśmy przerażeni, my jesteśmy smutni. Opowiadając o tej książce, wali mi serce, bo tak bardzo bym chciała, żebyście sięgnęli po Małeckiego. Czy sięgniecie po rdze, czy sięgniecie po horyzont w tym przypadku, Wy zakochacie się totalnie. Będziecie chcieli sięgać po kolejne i kolejne jego książki. Teraz ktoś sobie może pomyśleć, o czym ty człowieku mówisz? Jaki styl? Jak może taki styl niby prosty, jak on może zachwycać? Ano może. Ten styl może po prostu cię rozwalić emocjonalnie, po prostu na łopatki cię może położyć. Uderzyłam się jeszcze w książkę, nieważne. To jest dla mnie genialny warsztat, jakim posługuje się Małecki. I
To jest w nim właśnie wyjątkowe, takie proste, na pozór nic nieznaczące historie, a tak uderzające czytelnika, że szapoba. Polecam, kochani, czytajcie Horyzont, czytajcie Rdze i czytajcie wszystkie inne książki Małeckiego, bo to jest miłość, moja książkowa miłość. To tyle, jeśli chodzi o to moje podsumowanie. Jeśli chodzi o to, czy jakąś ocenę zmieniam, czy nie, to ocen nie zmieniam, ale najmniej pamiętam książkę Zamknij drzwi Rachel Abbott. Widocznie to chodzi o to, że najwięcej myśli się o niej zaraz po przeczytaniu, a z biegiem czasu jakoś ta książka wylatuje z głowy. Tak jest w moim przypadku. Ocen nie zmieniam i wciąż te książki naprawdę polecam. Dajcie mi koniecznie znać, czy ten odcinek Wam się podobał, czy do którejś książki Was zachęciłam i dajcie mi znać, ile Wy książek przeczytaliście we wrześniu. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!